Witam na kanale Kołowo. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy przejazd moją Mazdą 3BL z roku 2010, silniku 1.6, 105 koni. Myślę, że to jest chyba najlepszy silnik w tej wersji. No, jedynie 2.0 w benzynie może tutaj być ciekawszą propozycją. Więc zaczynamy jazdę taką próbną, znaczy próbną. Dla mnie nie próbną, bo ja już tutaj trochę jeżdżę tym autem. 4 lata, 50 tysięcy kilometrów zrobione. Przebieg ponad 180 tysięcy, na razie bez problemów, chociaż pali mi się kontrolka check engine, ale nie widzę jakichś problemów z tym związanych, więc nic nie ruszam, nic nie grzebię, po prostu jeżdżę i tyle. Zaczynamy. Dobra, ja sobie wchodzę do auta, jakiś listek wyciągniemy. Dobra. Że wszystko będzie dobrze widać w trakcie jazdy. Dzisiaj tak szybko, zobaczymy jak przyjmą się te filmy z autem. No, dzisiaj mamy 8 stopni na dworze, więc no skuter tutaj zupełnie nie wchodzi w grę, jazda skuterem. Zrobię sobie tylko nawiew bez klimatyzacji na przednią szybę, żeby nie parowała. Tak sobie po tych opcjach przeskoczymy, ja nie wiem czy wy cokolwiek widzicie. Zasięg w tym momencie około pół baku, zasięg kilometrowy to jest 423 km. Średnie spalanie mieliśmy, zaraz wam powiem, gdzie to średnie spalanie, a dobra, tutaj 6,6, więc sobie kasuję. Zobaczymy ile zrobimy podczas tej przejażdżki. Jeszcze tylko się upewnię, że się nagrywa, bo to jest najważniejsze w sumie. Dobra, 2 minuty już jest. Dobra, palimy sobie światełka. O, na szczęście check engine mi zgasł. Pali mi się od jakiegoś czasu ten check engine. Nie wiem, czy tam gdzieś będę mógł dalej później nawrócić. Dobra, jedziemy sobie na razie. Tam spróbuję podjechać trochę dalej. Mazdą jeszcze od 2020, albo nawet wcześniej. Nie wiem, czy nie nawet 2019 roku. No jestem bardzo zadowolony. Jedyne co, to gdzieś tam rozważałem może jakąś większą pojemność 2.0, bo jeszcze robią silniki 2.0. O kurde, ciężko tutaj nawrócić. Powoli trzeba. Tutaj też zaczynałem jeden z filmików skuterem. Tematyka kolej wąskotorowa. Dokładnie w tym samym miejscu. Ale tam kurde się wszystko, te czujniki cały czas skaczą. Problemów z samochodem nie ma. Jest aktualnie, zaraz wam powiem, 185 tysięcy przebiegu. Ja go kupiłem, to miał 131. Samochód był sprowadzony z Holandii, kupiony na placu w województwie łódzkim, dokładnie z Duńska Wola. No i do tej pory naprawdę bezproblemowo. Zobaczymy ile auto nam spali. Teraz to wiadomo, 14,5 litra pokazuje, więc to trochę niezbyt przyjemne spalanie. Pojedziemy sobie na S5. Chociaż fajnie by było też pojechać sobie jakimiś bocznymi drogami, ale myślę, że dla was najciekawsze będzie przejazd drogą S5. Pojedziemy sobie w kierunku Prusic, tak jak jechałem Yamahą MT i Hondą S-Wing. Ta tak zwana moja próba ekspresowa. Dzisiaj sobie kurde palucha rozwaliłem obcęgami. Pierwszy raz mi się zdarzyło zacisnąć obcęgami skórę na palcu i krew poszła sobie od spodu, nie wypłynęła na zewnątrz. Musiałem sobie przebić to igłą, bo po prostu takie się zrobiły pęcherze nieprzyjemne. No a my powoli sobie tutaj przejedziemy, mam nadzieję, że nic nie będzie chaos naprzeciwka, bo tu jest tak dosyć wąsko. O, fajnie, bo w lusterku mogę sobie kontrolować, czy się nagrywa. Tutaj sobie ktoś idzie. O kurczę, ciasno, ciasno, niestety. Nie wiem, jak my przejedziemy teraz. O kurde. No to jest dramat. Tu jest dramat po prostu. Mnie to przeraża.
tutaj te przejazdy. Żałuję trochę, że jadę od tej strony. Jest taki fajny domek z flagą po prawej stronie, a po lewej mamy wieżę telekomunikacyjną firmy Emitel z roku 88. Za nami ciśnie. My zaraz też będziemy cisnąć, ale nie w tym miejscu, tylko na drodze ekspresowej S5 w kierunku na Poznań. Sobie pojedziemy. Tutaj trzeba uważać, bo jak będzie jechało coś z naprzeciwka, to bardzo łatwo o jakiś taki nieprzyjemny dzwon. No, ludzie się patrzą, bo kamerka na głowie. No ale cóż. Widzę, że nie tylko ja tutaj lubię jeździć. Niestety droga nie pozwala za bardzo na takie przejazdy tutaj. Jest strasznie wąsko. Jeszcze jesteśmy w Trzebnicy. A w zasadzie to już tak na wylocie. W kierunku Obornik Śląskich. Tutaj mamy stop, więc... No i taki dosyć nieprzyjemny wyjazd. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda tutaj wykaraskać. Chociaż... Jest kurde kiepska widoczność, więc raczej spróbujemy w prawo, bo nie chcę tu ryzykować wyjazdu, bo jest straszny łuk. Otwieramy sobie skrzydełka, czyli nasze lusterka. Bo pan pewnie się zdziwił, że tak kombinuję, ale ja wolę sobie jechać bezpiecznie, bo jak mi coś wyskoczy, a po co sobie psuć samochód. Więc trochę się cofniemy do Trzebnicy. Ewentualnie tutaj jeszcze by była opcja. O kurde, tu ciasno. Kombinacja. Słuchajcie, muszę zjechać niżej na parking tutaj koło cmentarza i dopiero z tego cmentarza sobie wyjedziemy i cofniemy się na drogę ekspresową. Innego wyjścia tutaj nie widzę. Tu już będzie bezpiecznie wyjechać na pewno. Przejedziemy. Tutaj nawrotka, cmentarz. Parafii świętego Piotra i Pawła. Taki dosyć świeższy temat z tym cmentarzem. My musimy teraz sobie pojechać w lewo. Też wcale nie najlepsza widoczność. Nagrywa się cały czas. Dobra, jedziemy. Udało się. Zrobimy taki krótki przejazd w kierunku Prusi z drogą ekspresową. Tam nie wiem, do 120. Czyli może 140 się rozpędzimy w porywach, nie więcej, czyli tak w miarę możliwości legalnie. Wiadomo, że trochę licznik przekłamuje, więc nawet 140 to nie jest 140. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to wam nie powiem, bo nigdy nie jechałem. Max to może 160. To moje max, jeśli chodzi o ten samochód. Nie katuję go. O, teraz mamy 8,4 spalanie. Nie katuję, bo nie widzę potrzeby. Poza tym spać.